Przed momentem pozdrowiłem bandę Józefa. Józef to jest gość, który zawsze nas ugości, jak robi grilla. Zawsze się najemy. Jak jesteśmy o dobrej porze. Ma 300 przebiegu, kosztuje 5,5 euro. 300 przebiegu kosztuje 5,5 euro. Przerysowany bok i ma pęknięty klosz w prawej lampie. W lewej, przepraszam, stop w lewej. 5,6 diesel, szukam dla widza. Tylko wstępnie. Benzynki dla żonki. Dobra, taka podobna dzisiaj kupiliśmy. W półskórze kupiliśmy w nawigacji. Szkoda gadać. Kosztuje 400 euro mniej, ale to jeszcze raz filmik. Nie no, żartuję. Nie robimy jeszcze raz. Po prostu pakiet. Pakiet. Wiadomo, że zobowiązuje. Kupiliśmy ładniejszą, piękniejszą, natomiast ta jest też niezła, ale kurde. A mógł zrobić S4 Quattro. Idziemy do budki obok, gdzie jest przyjemnie. Cykl od... A, dobra. Żeby nie pomylić. Grand Coupe'ka. Co ma w środku taka Grand Coupe'ka, bo... Fotel zwykły, jednak kolor robi robotę. Niemniej jednak fotel zwykły. Przypominam. Cela 200. Skąd wiem? No na Boga. Bo jeszcze nikt nie ukradł znaczków, napisów w sensie. Lecę na siąpić nam deszczyk? Zwykłe lampy, one są tańsze niż lampą niezwykłą. Benzynowa, tak? Czyli uturbiona. Nigdy żadnych nie ma oznaczeń. PIN 008. O! I takiego wnętrza szukam. 3008 GT Line dla widza. Dwulitra oczywiście. Takiego wnętrza. A nie tego cholera słabego takiego. Nie jest źle. Ktoś kupuje jazda próbna. Jazda próbna, ktoś kupuje. Zajebiście. Joker. Poszli. Co było? Kumpel miał takiego, tylko białego. Teraz w tych czasach? Nie, nie. A, kiedyś, no tak. No tak. Tu jest zwyczajnie, tylko duży telewizor. Jest maksik piękny, na tle tych chmur cudowny. Pokażcie mi, jaka skrzynia. Power. Automatyczna. To się nie uda. Ktoś tam chciał na przekładkę Passata, bo ma silnik, a resztę mu poumierało, ale nie masz tak tanich Passatów i rozbitych, tak jak widzę, by chciał w tył. Żeby sobie tylko motor przełożył, bo ma fajny. 11 rocznika. Ten lepszy silnik, tego nie mówią, poprawiony. Nie jest łatwo znaleźć, tak jakby się życzyło, marzyło, auto rozdupcone w taki właśnie sposób. O, nie palące, jak widzę, właściciel był. I 5 biegów w skrzynie. Jeden 6 na jednej rurce. To jest. Nie będzie inaczej. Co ty powiesz?
Czy niedawno kupiłeś lub może zamierzasz kupić używany samochód? A czy wiesz, że wiele z tych aut używanych jest powypadkowe i ma nieco zaniżony przebieg? Zgadnij, ilu sprzedawców powie ci naprawdę prawdziwą, szczerą, złotą prawdę o sprzedawanym przez siebie samochodzie? Czy jesteś pewien, że znasz historię uszkodzeń kupowanego przez siebie samochodu? Czy jesteś pewien, że auto przeszło wszystkie potrzebne przeglądy? Nigdy. Pamiętaj, ale to nigdy nie wsiadaj do auta, którego historii tak naprawdę nie znasz. Nie jesteś tej historii pewien. Zawsze sprawdzaj kupowane przez siebie auta w raportach Car Vertical. Pan Romek bardzo poleca, serdecznie, gorąco i ciepło. Robię to od lat. Pozdro 600 dla was wszystkich. Zdrowia.